Ja się złapałem za głowę z jednego prostego powodu. Zawsze na początku roku szkolnego proszę studentów o sprawdzenie informacji, sprawdzenie znaczenia słowa studiować. Gdzie się tylko da. Słowniki, encyklopedie, wszelkie mądre źródła. I w tym roku studenci przynieśli mi hasło wypisane z encyklopedii, które, proszę mocno usiąść, brzmi: osoba uczęszczająca na wyższą uczelnię. To, co Wikipedia mówi o Bionice, akurat jest bliskie rzeczywistości, aczkolwiek jest to dziedzina, która w naszym wydaniu robiona w Uniwersytecie Poznańskim podryfowała w nieco inne obszary. My to nazywamy metodą postrzegania świata. My to nazywamy metodą zachwycania się światem, dostrzegania w nim rzeczy, których normalni ludzie nie dostrzegają, jakby patrzenia na rzeczy nowymi oczami, co studenci takie określenie ukuli. Jedno, co zauważyłem, gratuluję panu prezesowi chwytu z tą literką tutaj, bo to jest genialny patent na dziurę w koszuli. Zachwycony jestem tytułem tej serii wykładów Między gatunkami. Też popatrzyłem na to, jak na genialne słowa Artura Rubinsteina, który powiedział kiedyś, że muzyka oczywiście zapisana jest w nutach, ale jej sens najgłębszy mieści się między nimi. I tylko ten, który umie to wyczytać, ten jest wielkim muzykiem. Znaczy, ja dam radę to. Te mądre myśli będą przerywane takimi przykładami prac studenckich, które tu wrzuciłem, żeby to nieco zmiękczyć, to moje opowiadanie. To jest praca, która robi wrażenie działania czysto wizualnego, aczkolwiek są to badania nad odpornością na ogień, nad działalnością ognia w określonych materiałach, sposobem jego destruowania określonych materiałów. Potem z tego był dyplom, który projektował takie obrobienie powierzchni różnych materiałów, które powodowało znacznie późniejsze ogarnianie się ogniem tego materiału. Od czego wychodzimy? Wychodzimy od tego, żeby wytłumaczyć naszym kontrahentom, kooperantom, studentom czy interlokutorom takie bazowe pojęcia, które odbiegają logiką od potocznych. To znaczy, patrzeć wcale nie znaczy widzieć. Ludzie patrzą, potrafią nic nie zobaczyć. Widzieć równa się rozumieć. To jest niezwykle istotne. Ten element, ten pierwiastek wkładu intelektualnego w postrzeganie świata. Tu kolejny przykład. Taki nosek klonu jest, on jest połączony w bardzo specyficzny sposób i jest to rodzaj niezwykle inteligentnego złącza, które student zinterpretował jako taką formę, która dzięki takiemu specjalnemu kluczowi nie ma prawa się rozłożyć. No i docieramy do takich obszarów jak problem ładne, mądre. Popularne rozumienie sztuki projektowania generalnie rozbiega się z istotą logiki projektowania, bo projektowanie nie ma nic wspólnego z hasłem ładnie. Projekt ma być mądry, czy jakikolwiek, no projekt zostawmy, tak? Projekt ma być mądry i dopiero mądry potrafi być piękny. To kolejny przykład elementu, którego uroda buduje się przez złożenie według bardzo określonej logiki dwóch materiałów.
Co to ta bionika jest według nas? To jest umiejętność postrzegania reguł, zasad funkcjonalnych w otaczającym świecie, precyzyjnego nazywania ich i zwerbalizowania w określonej formie i materiale podatnej do aplikacji. Najpierw musimy umieć rozebrać problem na drobne, czyli projektujemy badanie. Jak umiemy przebadać określony problem, określone zjawisko, wówczas musimy umieć nazwać to, co jest owocem naszych badań. Musimy zbudować to, zamknąć to w zdaniu, w twierdzeniu. Ale to twierdzenie trzeba zwerbalizować w postaci konkretnej formy, która realizuje przebadane, przeanalizowane założenie. To są studia nad geometrią. Wygląda to może banalnie, ale dzisiejszy system szkolnictwa kompletnie nie jest w stanie wprowadzić ludzi w rozumienie świata, który nie jest równoległy i prostopadły. Co jest istotą? Analizujemy zjawiska, organizmy nie od strony biologicznej, tylko od strony funkcji, ich funkcji, konstrukcji, geometrii, materiału i formy. Czyli patrzymy na to, jak tacy kosmici, którzy patrzą pierwszy raz na coś, nie wiedzą, że to jest roślina i analizują, jak to jest zrobione, jak to jest skonstruowane. To jest taka sentencja przestrzenna, która opowiada o bardzo specyficznej geometrii budowy liścia jakiejś rośliny. Ja nie pamiętam jakiej. To student był mądrzejszy tutaj. Jakie potrzebujemy narzędzia do tej aktywności? Narzędzia to intelekt, bo trzeba niezwykle intensywnie myśleć, trzeba się uczyć i trzeba mieć ten intelekt rozhuśtany jakby do tego, żeby być wydolnym, posługiwać się różnymi dziedzinami wiedzy oraz wyobraźnia. Wyobraźnia jest potrzebna po to, żeby marzyć, żeby umieć marzyć, żeby umieć zrobić sobie w głowie projekcję czegoś, czego nie ma i co mogłoby powstać i do czego będziemy dążyć w poszukiwaniu. To są studia nad geometrią płaszczyzny. Dzieło projektowe to jest jakby klamra poczynań każdego projektanta. To jest coś, do czego dążymy, tak? To projektowe to ja bardzo często wymazuję albo biorę w nawias, bo tak naprawdę każde dzieło podlega tej quasi definicji. To jest medium przenoszące wartości, to jest wypowiedź określająca stanowisko twórcy. One mogą być funkcjonalne, materialne, intelektualne. Dlaczego mówię, że to się odnosi do wszelkiej aktywności kreatywnej? Tak jakoś ta bionika u nas się rozlazła, że ja czasami wymiennie stosuję nazwę filozofia kreacji. Bo jest taka przedziwna zasada, którą kiedyś w 1520 roku wypowiedział w jednym zdaniu Michał Anioł, że maluje się głową, a nie ręką. I to w głowie buduje się koncepcja przekazu, koncepcja zdania, które chcemy zakomunikować odbiorcy. Tym przekazem jest zawsze myśl. Ta myśl może dotyczyć funkcji, jak w obszarze projektowym. Ona może dotyczyć formy, jak w rzeźbie.
ona może dotyczyć koloru, jak w malarstwie, i ona może dotyczyć dźwięku, jak w muzyce. Zawsze jest to myśl. I teraz mamy narzędzia, mamy medium, którym tę myśl przekazujemy. Czyli ten język. To są studia nad określonym gatunkiem trawy, który ma bardzo specyficzną kątową geometrię. Ja tak przeskakuję z tymi przykładami szybko, bo chciałbym się skupić jakby na istotach. Mamy problem języka. Językiem wypowiedzi dla projektanta jest materiał, forma, konstrukcja i geometria. To są narzędzia, to są środki, którymi kształtujemy obiekty mające realizować określone funkcje, które projektujemy zawsze dla człowieka. Adresatem wszystkich kreatorów jest człowiek. Musi zachodzić warunek konieczny, a mianowicie trzeba znać język, którym chcemy coś przekazać. Dla przykładu 40 milionów ludzi mówi po polsku, a raptem paru ma coś do powiedzenia. To jest kolejny problem. Więc trzeba znać język i trzeba mieć coś do powiedzenia. Trzeba ten język dostosować do rodzaju odbiorcy, do którego mówimy. Bo trudno pojechać do Szanghaju i zrobić wykład po polsku. Mamy gwarancję, że nikt nic nie złapie. Tu znowu jest przykład studiów geometrycznych, studiów nad geometrią. To są obszary, w których jakby dokonujemy eksploracji tych form naturalnych. Konstruujemy takie układy, mówiłem o materiale i formie. Tu mamy sposób kształtowania, operowania światłem i formą, gdzie z kształtów, które nie są proste, uzyskujemy prostopadły cień. Był przepiękny dyplom, który kształtował zupełnie nierealne byty za pomocą, znaczy interesujące byty za pomocą światła i cienia. No i rośliny. To jest zapis geometryczny też jakiegoś liścia jakiejś rośliny, która była potem transformowana do projektu architektonicznego. Student na bazie tej analizy robił projekt hali jakiegoś lotniska. No i człowiek jako główny adresat poczynań projektantów i generalnie twórców. Ta praca jest o tyle interesująca, że ona zawiera w sobie jakby myślenie geometrią. Jest to konkret funkcjonalny, bo to jest rodzaj takiego displaya opakowania, skończony projekt, a jednocześnie była inspirowana gestem dłoni obejmujących kulę. To jest ostatni slajd z tego opowiadania. Co jest istotne? My mówimy o Bionice. Wikipedia podaje, że ona się urodziła w latach 20. Tak naprawdę wydaje mi się, że ona się urodziła jak jeden z pierwszych ludzi wziął do ręki kamień i zobaczył, że tym kamieniem można zatłuc sarenkę, że zrobił z niego narzędzie. Człowiek ma jedną potężną przywarę, to znaczy ma potwornie leniwy mózg, bo zawsze się zastanawiam nad faktem, że człowiek jako gatunek funkcjonuje taki myślący, funkcjonuje na Ziemi 60 tysięcy lat, a raptem 6 tysięcy lat temu ktoś wreszcie zauważył,
że jakiś kamień się turla, że się drzewo przewróciło i się kula, że jabłko spadło z drzewa i się kula i wreszcie ktoś wymyślił koło. No, 55 tysięcy lat, żeby zauważyć coś takiego? Jest to dla mnie fenomen. Jeśli chodzi o Wikipedię, byłem zachwycony tym, że mówi się w niej w opowiadaniu o Bionice, mówi się o Leonardzie da Vinci, bo to naprawdę był facet, który pierwszy potrafił zauważyć rzeczy, których potem jeszcze nie zauważali inni przez całe setki lat. To jest 1480 rok. Dzisiaj, miesiąc temu, byłem w Anciano. To jest miejscowość, w której się urodził Leonardo. Siedziałem pod jego domem, pod drzewkiem oliwnym, które było w tych czasach jeszcze również to samo. I wszystko tam było takie samo. Te budynki, nawet kościół, do którego chodził. I można było tam siedzieć 3 godziny i obserwować rzeczy, które on kodował, nad którymi snuł przemyślenia i okazało się, że nawet w obrazach, które malował w 1518 roku, kiedy już był mocno dorosły, żeby nie powiedzieć stary, i mieszkał w Mediolanie albo we Francji na koniec, znajdują się tam rzeczy, które są jakby żywcem przepisane z Anciano. To jest siła myśli i to jest siła sposobu pojmowania świata, tak analitycznego i tak zdolnego do zauważania rzeczy, których tak zwani normalni ludzie nie widzą. I to jest największe szczęście, funkcjonowanie w takich światach, które za każdym dniem prowadzą do nowego, nieznanego, i za każdym rogiem otwiera się furtka z fascynującym jakimś zjawiskiem. Zapraszam serdecznie do pytań, do kontaktu. Jeśli kogokolwiek z Państwa coś zainteresuje, Państwo tutaj z konferencji na pewno poprosiłem, żeby udostępnili adres mailowy. Z niezwykłą przyjemnością podzielę się czymś więcej niż ten krótki wycinek, który miałem tu do dyspozycji. I gratuluję pomysłu. Serdecznie Państwu dziękuję.